Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale i dzisiaj, ludzie, rozpoczynamy robotę po krótkiej przerwie. W sumie tygodniowa przerwa była chyba z farmingiem, dlatego że byłem na wyjeździe, nie było mnie w domu, nagrywałem filmy na zapas i się nie wyrobiłem ze wszystkim, więc moi drodzy, wracamy już do farminga, wracamy do regularności takiej, jaka była. Poza odcinkiem tutaj przygotowałem parę rzeczy, zasiałem te pola, skończyłem kontrakt na te belki, tylko trzeba je jeszcze odwieźć na właściwe miejsce. Oczywiście, ludzie, jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i oczywiście możecie również, moi drodzy, pisać komentarze z poradami. Jeżeli macie jakieś porady dotyczące farminga, no to śmiało czekam. Kontrakt na polu numer 11 został ukończony, więc tutaj sobie tym siewniczkiem pracownik ogarnął. A niech jeszcze ten pasek dokończył sąsiada. Jak robimy, to zrobimy chociaż raz to wszystko porządnie. Mogę wam troszkę tą mapę przysłaniać tutaj. Tak patrzę na drugi monitor, na kamerkę, jak jest ustawiona. Ale nie mam gdzie jej tutaj ustawić na tym farmingu. Nie mam pomysłu na kamereczkę, więc wam będzie tu lekko to... Będziecie mieli lekko to przycięte. Dobra, lecimy, ludzie, prosto na strych sprzedać te belki i zakończyć ten kontrakt. Będziemy mieli chyba 3 kontrakty zakończone, więc troszkę pieniędzy uda nam się odłożyć. Udało nam się odłożyć. I pomyślałem, o Jezu, pomyślałem o tym, żeby przyinwestować. Chcę przyinwestować tutaj w nowy traktor. Kupmy może tego Big Bada. Pisaliście mi dużo, nie kupuj Big Bada, nie kupuj Big Bada, strata pieniędzy. Ja chcę tego Big Bada kupić dlatego, że chcę go mega przetestować. Bardzo fajnie on wygląda. Big Badem nie miałem... O, to trzeba schować. Big Badem nie miałem okazji pojeździć w poprzednim farmingu, więc w tym farmingu mega chciałbym sobie to ogarnąć. Jakiś pracownik przerwał pracę, więc za chwilę też sprawdzimy, co tam jest grane. Dajmy pierwszoosobową kamerę, żeby nam się lepiej jeździło. No i też, ludzie, chciałbym wam dzisiaj jak najbardziej podziękować za 50 tysięcy subskrypcji. Z okazji 50 tysięcy subskrypcji jeszcze pojawi się jeden film na kanale i to będzie najprawdopodobniej jakiś Q&A, więc pojawi się na dniach post na karcie społeczności i tam będziecie mogli zadawać mi jakieś pytania, a ja postaram się wam na nie odpowiedzieć. Nie będzie to jakieś nie wiadomo co z mojej strony. Nie będę jakichś filmów robił, wiecie, typu challenge czy coś tam. Tylko właśnie zrobimy sobie takie krótkie Q&A i opowiem wam troszkę o tym, jak wyglądała ta moja dwuletnia przygoda na YouTubie do dzisiejszego dnia. Więc tam sobie, tam wam troszkę o tym poopowiadam, więc zapraszam was na film gdzieś przy weekendzie pewnie. No i dobra, dojeżdżamy powoli tym naszym traktorem, moi drodzy, na strych. Te pole jedno nie jest w ogóle wykorzystywane przeze mnie. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Chyba je wyrównam. I tutaj przyinwestujemy w jakieś krowy, może świnie, w coś takiego, jakieś zwierzaki pójdziemy. Ponieważ, no, szkoda tego marnować, a te pole jest w takim słabym miejscu, że nie chce mi się nawet na nim niczego zasiewać. Dobra, dajmy tutaj Y, rozładujmy te belki. Nie pomyliłem chyba bindów. Dokładnie tak. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. No i, ludzie, bierzemy się za handel. Powoli to jedzie. Pstryk, Y, dobra. Kontrakt zrealizowany, więc wchodzimy sobie w kontrakty. I tak, ukończony zasiew. Odbieramy. Zbiór plonów. Odbieramy kontrakt. Prasowanie bel. Odbieramy kontrakt. Zarobiliśmy tutaj parę tysięcy. Paręnaście tysięcy, z 50 tysięcy około. Nie popatrzyłem dokładnie, ile tam było. Mamy 95 tysięcy. Dobra, co to nam zostało na sprzęcie? Te nasze traktory, one tutaj odpoczywają. Tutaj kontrakt zakończyliśmy. Mamy kolejny kontrakt na nawożenie, na zasiew. Pole numer 4. Mamy tam buraki cukrowe. Pole numer 4 jest tam, więc pasuje nam tym siewnikiem. Tam wyślemy Big Bada. Tam wyślemy Big Bada. Zobaczę, czy nie mam jakiegoś kontraktu tutaj na blisko, na ósemce czegoś. Zbiór plonów, zbiór plonów, zbiór plonów sobie też możemy w sumie ogarnąć. Dobra, kukurydza na polu numer 12 zawieźć na restaurację. O, za chwilę to zrobimy. W ogóle zapomniałem o tym, że te kontrakty przyjąłem i sprzęt wypożyczyłem też tutaj przed odcinkiem, jak się bawiłem chwilę. Więc tak, tutaj odpalamy nasze kombajn. Tutaj, o właśnie, kombajn do bawełny. Wchodzimy sobie w sklep, dajemy garaż, wypożyczone przedmioty. Też muszę tego troszkę pooddawać, więc tutaj do bawełny zwracamy sprzęcik.
bo nie jest mi to do niczego już potrzebne. Roadrunnera zostawiamy, tego case'a sobie na razie jeszcze zostawię. Tutaj to niech stoi, to niech jedzie. Tutaj już mam kombajn przygotowany do tego. Kultywatorowanie, kontrakt na kultywatorowanie. Mamy na polu numer 8 i już ten nasz kultywator biorę ze sobą. I jedziemy, ludzie, prosto na tą ósemeczkę. Tym naszym to jest Fendior czy John Deere? Fend 1050. Ała, w trafika uderzyłem. A właśnie, pisaliście mi, że tutaj w ustawieniach gdzieś jest to wyłączenie trafików. Tylko nie wiem, gdzie to było. Jednostka, dynamiczna kamera, pociągi, zasięg radia, znaczniki stref, wysięgniki, pociągi, głośność otoczenia. Tutaj nie ma. Tutaj. Trudności gospodarcze mamy normalne, ziemia normalny, rozruch silnika włączony, pomocniki włączeni. Ej, no nie ma czegoś takiego, ludzie, jak wyłączenie trafików. W poprzednich farmingach to było, ale tutaj tego nie widzę. No po raz kolejny patrzyłem w opcję, specjalnie zerknąłem, bo tam was pytałem właśnie, czy da się to jakoś wyłączyć. Pisaliście mi, że się da, no ale tak teraz patrzę i... Nie ma tej opcji, nie wiem, gdzieś mi zginęła. Nie mam, ludzie, też odpalonych dzisiaj komentarzy, więc tych komentarzy nie czytam aktualnie. Ale czytałem je przed odcinkiem. Troszkę mniej więcej wiem, co tam mamy zrobić. Dobra, pole numer 8 pod zasiew, muszę je przygotować. Dużo pisaliście właśnie, najwięcej w sumie było informacji o tym, dlaczego nie ma farminga, kiedy będzie farming, dlaczego nie ma farminga. No to, ludzie, jestem już z farmingiem i lecimy. Dobra, pole numer 8. Odpalamy nasz kultywatorek, już powoli może się... Oj, jednak nie, bo on taki... Ło, jak mnie zarzuciło, nie wiem czemu, on jest taki większy trochę. Więc podjeżdżamy tutaj pod te pole, odpalamy tutaj nasz kultywatorek. Jezu, ale to jest wariat. Ten traktor nam się nie wieszał. Odpalamy tutaj pracownika oczywiście. Jak się przygotuje. Fajnie to wygląda, ten kultywatorek z tym traktorem. No, ekstra klasa, że tak powiem. To nam się kultywatoruje, kultywuje, nie wiem jak to się mówi. I podjeżdżamy teraz tym kombajnem pod pole zbiór kukurydzy, pole numer 12. Pole numer 12, w sumie też niedaleko. Nie wiem, czy tej gry nie mam za głośno jakieś. Te maszyny wszystkie tak głośno tutaj działają, że nie wiem, czy nie jest to czasem trochę za głośno, więc spróbuję to, czekajcie, przyciszyć. O, troszeczkę gierkę przyciszyłem, bo wydaje mi się, że ona bije po uszach. Dobra, jedziemy teraz pod tą pod dwunastkę, o Jezu, jeszcze bym pola pomylił. I odpalimy ten kombajn już tutaj od dołu, żebym nie musiał naokoło objeżdżać. Tutaj powoli ten headerek rozkładamy, będziemy kosić kukurydzę. Kukurydzę się kosi czy zbiera? W sumie? Nie wiem. Dobra, rozkładamy ten nasz siewniczek, znaczy siewniczek, naszą header. I pyk, ogarniamy tutaj pole na tym pracowniku co kukurydzą. Dobra, to już jest spoko. Ten traktor może podpoczywać, bo tam wszystko przygotowałem. Tu jest wszystko ogarnięte, tu też. Ten siewnik, no coś do zasiewu by się przydało. Jest pole numer 4, burak cukrowy. Ten tutaj kosi. Więc podjadę sobie na tą czwóreczkę. Tej czwóreczki jest kawałek, ale zanim podjedziemy na tą czwóreczkę, muszę zajechać najpierw na sklep, żeby uzupełnić nasze nasiona. I tam, ludzie, załaduję Big Bada. Big Bad będzie idealną rzeczą. I tam ma być co? Burak cukrowy, no czwórce. Okej, buraki cukrowe, oj, minęliśmy. Mamy tutaj, więc jest elegancko. I jedziemy prosto na sklep. Mówiliście też, żebym przycinał tutaj te materiały, ale będę tak, czasami będę przycinał, jak będę dojeżdżał, a czasami nie, zależy czy będę rozgadany miał dzień, czy taki mniej rozgadany i czy będzie co robić, czy nie. Handlarz zwierząt, też go trzeba odwiedzić, żeby sprzedać parę owiec, sprzedać parę chickenów, niech to się nam rozmnaża, bo tego mamy dużo, naprawdę w sumie mamy tego dużo i pasuje się tego pozbyć chociaż trochę, nie? Bo nam blokuje to jakby stan nasz, jakby maksymalny tych zwierząt, bo patrzcie, ile tego mamy. Owca biała 15 i to jest chyba 100% na tym pastwisku. W tym kurniku też mamy po 100% tych zwierzaków. Wydajność jest duża też u nich. Ale właśnie, jak tam z jedzeniem?
A jedzenie się zgadza u jednych i u drugich, więc wszystko nakarmione, chyba Shepard karmił ostatnio. Bo ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz karmiłem tutaj te nasze zwierzaki. Ale właśnie Shepard to chyba ogarniał. Dobra, podjeżdżamy tutaj na naszą bazę. I Big Bada na początku, no nie kupię go, bo mnie na niego nie stać. Ale tak bardzo go chcę mieć, że muszę dać tutaj duże ciągniki. Big Bad, 405 tysięcy. Wchodzimy w niego. Jakby potrójne koła czy podwójne, co mi to da? Nie wiem, czym to się ludzie różni, dlatego ładuję podwójne koła. A są pojedyncze? Są, jeszcze standardowy jest mały. Ale weźmy te podwójne koła, bo fajnie wygląda. Wypożyczamy go. 21 tysięcy, no nie drogi biznes. Ten siewniczek sobie odepnę. Ty, ale to jest bydle. To jest bydle. Ten kombajn tutaj się zawiesił chyba. Więc musimy go zwolnić, pracownika, i podjechać pod ten jeden pasek, co nam został. Więc tak, pyk, pyk, pyk. Dobra, ogarniamy. Tutaj wszystko pracuje, tutaj wszystko Co ten gość odwala w tym momencie? Właśnie to jest najgorsze. Patrzcie, jak ci pracownicy czasami działają. Trzeba cały czas kontrolować, bo czasami się dziwne rzeczy na tych polach dzieją. Dobra, kukurydza, patrzcie, jak to się spoko przewraca. Fajnie jest to zrobione. Więc tak, odpalamy tutaj podjazd, pstryk. Podjadę tak może dokładniej, to wtedy będzie kosił to równo w miarę. Więc tak, ram, pam, pam. Miałbym tutaj dużo podjazdów, żeby to wszystko pozwozić, dlatego podjechałem tą dużą przyczepą. Big Bad. O Jezu, on jest naprawdę duży. On jest naprawdę duży. To jest masakra. Więc pstryk, zakręcamy tymi kołami. Ale tu się ciężko będzie jeździło. Ale on powinien tutaj, ludzie, z tym siewnikiem tak szybko naginać, że te wszystkie kontrakty zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku, jak tak dobrze pójdzie. Więc tak, podjeżdżamy tutaj pod te nasze pojemniki do uzupełniania. Nie trzeba dobrze podjechać, bo patrzcie. Stryk, dobra, zakręcamy w tą stronę. Dobra, uzupełniamy siewnik. Powiem tak, jest on, ma on wiele kół, jest on jakby skrętny na każdym kole. Ale jeździ się nim naprawdę spoko. Myślałem, że będzie ciężej, ale jeździ się tym naprawdę mega dobrze. Uzupełniamy ten siewniczek tutaj na maksa. No na maksa go trzeba uzupełnić, bez kitu. Wchodzimy w pole. Pole, łyse pole, Big Bad. Gdzie tutaj są worki z nasionami? Dobra, ładujemy. Tego to dużo możemy kupić, to nie jest takie drogie, a uzupełnimy sobie ten nasz, ludzie. Dajmy tutaj jeszcze 2000. Uzupełnimy sobie na maksa te nasze siewniki, bo to jeszcze jeden siewnik wejdzie. Jeszcze jeden siewnik wjedzie, bo mi się przyda. Więc pyk, uzupełniamy to. Jeszcze parę tysięcy mamy do ogarnięcia. Da się jakoś podjechać jeszcze? Ja cię spróbuję wykręcić tymi kołami. O, dobra. Lecimy dalej. Nie wiem, czy on by nie był fajniejszy na pojedynczych ludzie kołach. W tych poczwórnych kołach, patrzcie, jak to wygląda, nie? To jest naprawdę potężne, bez kitu. No, tak popatrzeć. No, petarda niezła. Róbmy sobie screenka. Będzie piękna miniatura, my friendo. I dobra, więc teraz trzeba tym jakoś wykręcić. Tutaj jedno kółeczko. Światła wyłączę. Ten traktor mi tutaj zawadza delikatnie, więc tak, ten traktor przestawimy. Po tym Big Badem samym nie mam szans żadnych tutaj wykręcić. Więc pyk. Ciebie, wariaciku, muszę zaprowadzić na kolejne pole. Jak tutaj robotę zakończyłeś, żeby cały czas praca jakaś się robiła, nie? Nie ma odpoczywania na farmie. Szkoda czasu tracić. Jest godzina 19:20. No, żeby nas noc nie złapała w tym odcinku, to jeszcze teraz chciałbym chciałbym to, moi drodzy, wszystko ogarnąć. Dobra, więc tam trzeba posprzątać u tych owieczek. Podjeść tutaj. On nie przerwie mi teraz. Dobra, działa w miarę ten pracownik. Tutaj śmiga. Dobra, Big Bad. Pokaż, jak tutaj kręcisz tymi kołami. No. Ale on jest głośny, to jest masakra.
I tym Big Badem muszę się udać, ludzie, na pole numer 4. Pole numer 4. Starość, nie radość, pamięć krótka. Zobaczymy, jak on się rozpędza. 32 na godzinę maksymalnie jedzie. No, prędkości ogromnej nie ma, ale wydaje mi się, że jest mocno. Ma 800 koni ponad, więc dokładnie już wam mówię, ile ma koni. Wejdźmy w garaż. 1100 koni on ma. 809 kW, czyli 1100 koni. Więc nie powinno nic zadusić tego Big Bada. Tego, co tutaj widzę, nie powinno być tutaj rzeczy, z którą on by sobie nie poradził. Tylko właśnie, nie wiem, czy był sens inwestycji w te duże koła. No bo w tym momencie, patrzcie, wyjeżdżamy na tą drogę i z tym trafikiem będzie problem, żeby się ominąć. Lekko spróbuję bokiem zajechać. On się nie powinien zawiesić na tym, na tej jakby górce. Więc luźno powinien tutaj pojechać. Dobra, jedzie, jakoś jedzie. Jakoś jedzie. Więc jest git. Tylko gorzej, jak siewnik się zawiesi, wiecie, zawiesi się model siewnika na jakiejś teksturze, to wtedy będzie problem. Jezu, daleko do tej czwórki trochę. No ale wygląda to naprawdę przekozacko, no patrzcie. A w środku jak ma? Big Bad, mamy tutaj jakieś pojemniki. Ty, jaki porządek tutaj, ile tu jest tych wajch. Nie wiem, co do czego służy. Tu mamy widok przez tylną szybę. Też mamy telewizor jakiś w środku. Szkoda, że on się nie odpala, na przykład jak dajemy pracownika. To powinien nam się odpalać taki GPS jakby, nie? I z tym GPS-em by to fajnie wyglądało. Mało profesjonalnie wygląda ta góra tutaj. Patrzcie, z tą lampką jakby w środku, nie? Te kable tak wszystkie wystają. Gdyby to wszystko pochowali, to byłoby dużo lepiej. Mamy jakieś głośniki i milion przycisków, które nie wiem do czego służą. Znawcy pewnie będą wiedzieli, więc możecie mi w komentarzach napisać, do czego to wszystko służy. Czy ja się na tym moście wyrobię? No nie ma trafików, to się wyrobię, ale z trafikami byłby tutaj już problem. Dobra, zajeżdżamy na tą czwóreczkę. Rozkładamy siewnik powoli. Patrzcie, on nawet nie zwalnia, jak się siewnik rozkłada. No to jest, ludzie, coś pięknego. Zobaczymy go. Zobaczymy ten traktor, jak będzie działał na tym, na tym naszym polu zepsutym, gdzie się wszystko wieszało. Patrzcie, odpalamy siewniczek z burakami, odpalamy pracownika. No on jedzie 30, nie, 21, 21 jedzie z siewnikiem, bo chyba siewnik na więcej nie pozwala. Ale to i tak jest, ludzie, prędkość gigantyczna, jeżeli chodzi o to ogarnianie. Dobra, gdzie jest nasz ten pracownik? Tej sojki mam 6600. No tak mało trochę, więc te pole jeszcze ogarniemy. Tutaj podjazd, 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 ram pam pam. Dobra, udało mi się tam podjechać, pracownika ustawić. Jesteśmy teraz na polu numer 12 i lecimy odebrać plony z tego naszego kombajnu, co tą kukurydzę kosi. Patrzcie, jakbym miał tą małą przyczepkę, to bym musiał tutaj jeździć co chwilę, nie? A tak odpalamy sobie tutaj tą dużą przyczepę. Ten kombajn sobie ten kontrakt ogarnia i później na raz wszystko zawieziemy i się wszystko sprzeda. Nawieź pole 14 dowolnym rodzajem nawozu, płynnym, stałym, gnojówką lub obornikiem. Okej, okay, więc opryskiwacz będziemy musieli ogarnąć. Zbiór plonu to się zbiera. Zbierz surowiec rzepak z pola 6. Tam będę musiał wykorzystać mój kombajn, który mam aktualnie do użytku. To jest ten New Holland żółty. Więc zaraz to ogarniemy. Pole numer 6 to jest tutaj obok, więc z naszej bazy kawałek będziemy do tego mieli, ale zrobimy to. Tu nam się to wszystko wysypuje. Dobra, 8600 ma pojemności ten Massey Ferguson. Dobra, tym podjadę tutaj, żeby tego Massey'ka nie blokować. Tu nam się pole kultywatorem ogarnia, Massey robi. New Holland, nie wiem do czego on mi jest potrzebny. Tutaj się buraki robią. Sprawdzę, jak to wygląda u owiec. Czy jest tutaj, ludzie, coś do ogarnięcia? Dobra, mamy trzy boksy z wełną, więc jeszcze trochę trzeba poczekać. Ta trawa jest do ogarnięcia, ale to... Jak tam... O, woda, łowiec. Trawa, siano jest, woda jest, dobra. Wchodzimy do handlarza. Jak tutaj wszystko ogarnięte, idziemy do handlarza zwierzętami. Odwiedzamy go. Siema, byku. Zagrody dla zwierząt, pasisko dla owiec. Ile tych owiec mamy? Czy ja mogę coś kupić? To jest nasze gospodarstwo. A sobie mogę jeszcze kupić chyba. Te, ja tych owiec mogę kupić jeszcze trochę, no to... No to ładujemy, czemu nie, do naszego gospodarstwa.
Parę takich. O, osiągnięto limit. I mamy tutaj ile? 66 tysięcy. Musimy zjechać parę tysiaków. 51 tam mamy. No to zjedźmy do tych 51. Dobra. Sprzedane zwierzęta? 21 kupione. A, no tak, bo ja tam kombinowałem. Więc dobra, mamy tutaj 66 tysięcy, więc te owce szybciej wełnę nam będą produkować. Patrzcie, ile tego jest. Patrzcie, ile tego jest. Więc owce uzupełniliśmy. Jeszcze tam parę będziemy musieli ogarnąć, ale to jak kolejne kontrakty ukończymy, szybciej jedzenie będzie teraz leciało. To będziemy ogarniać. Jezu, jak ten koleś kosi. To nam się ogarnia. Dobra, mamy jakieś kontrakty jeszcze. Zbiór plonów. Słonecznik z pola 13 zawieść produkt na portowy elewator zbożowy. Rasowanie bel mnie interesuje. No w sumie pole 13 ze słonecznikiem mogę śmiało ogarnąć. O, nawet mi tira dali, patrzcie na ten słonecznik. Z tego słonecznika trochę będzie. To jest kombajn. A header jest z drugiej strony. Okej. Tylko czy ja się z tym headerem... Ten header to jest ten mały, więc tym małym headerem luźno powinienem podjechać, więc ta przyczepka mi nie będzie potrzebna. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ta, ten header jest węższy od naszego kombajnu, więc bierzemy go na klatę i jedziemy na pole numer 13 ze słonecznikiem. Gdzie jest ta 13? O, jak blisko. No to taki kontrakt. To mi się podoba, ludzie, tak bliziutko, nie? To ogarniemy to szybciutko. Tylko te pole jest mega, mega nierówne. Ja już widzę, jak się będzie tutaj wszystko wieszało. Ale damy radę. Damy radę to ogarnąć, ponieważ mamy dużo kontraktów wziętych, więc mogę ręcznie śmiało ten kontrakt tutaj objechać. I jak skończymy te kontrakty, to będziemy mieli mega dużo dodatkowego budżetu i pieniędzy do ogarniania tej farmy. Dobra, tutaj podjeżdżamy. Na razie odpalamy tutaj pracownika. Bierzemy się za naszego tira. Podjeżdżamy do tej przyczepy. Jezu, już mnie gardło zaczyna łapać. Pyk, Wilson trailer podpięte. Ciekawe, czy do kontraktów może nam dać maszynę z modyfikacji, nie? To było też takie w miarę spoko, gdyby takie nam dobierało. A, to jest ta dwukomorowa ta przyczepa. Patrzcie, że możemy sobie do jednej komory wsypać na przykład pszenicę, do drugiej owiec i wszystko razem później zwozić. Wiecie, wszystko na raz ogarniać. Na przykład możemy sprzedać sobie tam 10 tysięcy litrów pszenicy, 10 tysięcy litrów soi i wszystko na raz zawieźć na skup. Dobra. Suniemy tutaj na tą 13. Minus 150 gold. Pieniądze cały czas uciekają nam do tyłu, bo za pracowników na kontraktach płacimy. Ale nie są to ogromne kwoty. A dobra, dobra, bo myślałem, że to tamten kombajn się tak zamotał. A to ten jeździ wariacik. Więc tutaj podjadę sobie tym tirem. No i co, ludzie? Co mieliśmy ogarnąć dzisiaj? To w sumie już ogarnęliśmy. Tego wariata jeszcze muszę ustawić, żeby mi tu w miarę to skosił, bo czuję, że się za chwilę zapląta. Ej, ale ten kombajn, który zajechał tam na pole kontraktowe, jest chyba większy od tego naszego New Hollanda. Te maszyny trzeba umyć w ogóle, nie? Bo są naprawdę brudne. Powoli noc nam się tutaj zbliża na naszej farmie. Więc ja tutaj ustawiam jeszcze te pole do skoszenia. Niech to nam się... Aha, pracownik nie działa, więc muszę to ręcznie skosić. To pole skosimy. No i się będę, ludzie, z wami powoli już dzisiaj żegnał, więc mam nadzieję, że wam się odcinek z Farminga 19 jak najbardziej podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Nie zapominajcie również o komentarzu z poradami jakimiś. No i ludzie, no i kliknijcie tą łapę w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć wam! We'll be right back.